Dobra, póki co możemy grać. Malfurion. Muszę chronić dzięki odstępy. Android. Jakieś kreatury by się przydały. Będzie mi się chciał przeglądać 600 maili? Stary, jak dostanę 60, to się mocno zdziwię. Czy Miracle cały dzień czy pana coś innego? Miracle cały dzień. Jak chcecie maila, tylko w tytule napiszcie meta, wróżenie z futów albo coś w tym stylu. Żebym wiedział, że to ten. A co do deku, to Miracle. Nie wiem, czy to póki nie wbije legendy, ale Miracle. Dobrze mi się nim gra, więc nie widzę sensu zmieniać. Tym bardziej, że jesteśmy przed dodatkiem. Wiele się tu raczej nie wydarzy. Więc nie dostrzegam powodu, żeby swapować dek. Zróbcie, róbcie. Czyli jak wyjść te jeden deki trafię, mam 100% skuteczności i wygram. Nie. Jak w mecie będzie 10 deków, a ty wyślesz jeden, to masz 10% skuteczności. Bo trafiłeś jeden dek z 10. Nie chcę tego grać, bo co to zabić. Nie było najlepsze. Zostanę jakim kurwa smokiem. Naprzód kompanii! Ku przygodzie! Ja już się mogę poddać, bo już mi się kurwa nie chce nawet myśleć, jak mam to zabić. Myśl, nad czym tu kurwa myślę, dziomek? Nie wiem, rzucę se to. Trep. Rzucę se to, zabiję se to. Jaka kurwa bzdura.
Muszę wywalić pół ręki, kurwa, i 500 ataków ze stołu, żeby zabić mu jedną kartę. A, zresztą. No cards. No cards. Nic nie pasowałoby do tego deku. A raczej nie. Sprytne popłynie. Oddaję się. Dobranoc, kotku. Wspaniale. Pierwsza ranga, ileś tam gwiazdek, Blue Streak, druga ranga. 5 przegranych gier rzędu. Ciekawe, ile jeszcze przegra, zanim coś wygram. Szeregowy. Nie no, nie będziemy się bawili w jakieś procenty, ile kto trafił, chyba że wymyśli ktoś jakiś wzór dobry. Ewentualnie ja wymyślę. Wiesz. Chodzi bardziej o zabawę, nie? No, nie będziemy robić z tego konkursu, dzielić procenty, mnożyć i tak dalej. Tylko powiedzmy, że chcę wam pokazać, ile to ma sensu, takie przewidywanie. Wiadomo, że ktoś tam trafi dosyć dobrze, nie? Jedna osoba z iluś tam. No bo no nie ma opcji, żeby wszyscy się mylili, no to logiczne. Czy nawet więcej, że to osoba. Natomiast... Znaczy, może być też, że ja się mylę, nie? I że wszyscy potrafiają, nie? Natomiast wiesz, ja dostaję co dodatek takie pytania, co będzie grane po dodatku, jak myślisz, że to teraz. Co dodatek mówię to samo, że no, moim zdaniem nie ma to sensu. No bo moim zdaniem nie ma to sensu, nie? No, jest naprawdę masa zmiennych przy tym. Przede wszystkim, jakie deki ludzie potworzą. Jedna osoba nie stworzy wszystkich możliwych deków, no bo jest to niemożliwe, żeby wiesz... Jeden człowiek, jeden gracz był w stanie przeanalizować karty do tego stopnia, że będzie wiedział, które deki są dobre, które deki mają jaki mecz przy czym i ułoży z tego metę po dodatku. Nie ma takiej, moim zdaniem przynajmniej, oczywiście mogę się mylić, nie ma takiej możliwości, żeby ktoś to był w stanie przewidzieć, przeanalizować. A ja się nigdy w to nie bawię, nie? Ja nawet nie próbuję rozkminić tam, nie wiem, jakby jakiś deck wpadnie do głowy, jeden czy dwa, to sobie coś tam pomyślę. Ale tak to mam w dupie, bo dla mnie to jest strata czasu, nie? Myślenie o tym, co tam może być grane, a co może nie być grane. I doszedłem do wniosku, że jest ona nie do przewidzenia, ponieważ... O kurwa, kpisa, no przecież to jest ten sam ziomek! A nie, nie jest. Okej, okay. No to chuj. Fajnie było pograć. Nie wiem, czemu mi się obzdurało, że gram z tym samym typem. Że jest ona nie do przewidzenia, ponieważ czy będzie... Deck A jest zależny, czy będzie deck B i C i czy te i czym te deki będą. A deki B i C też od czego zależą i nie wiadomo, co jest deckiem A, B i C. No, no mniej więcej o to... Dobra. Chyba za chwilę wyłączymy Hearthstone'a, bo już pierdolca dostaje. Autentycznie. Jestem tak wkurwiony. Jeszcze jeden. Było dobrze, zmieniłem kurwa deck i przegrywam 6. grę z rzędu. Po prostu cudownie. Klasa,
Tak, rzucą. Wypas. Jeszcze w momencie nie ma już Bird Mage'a. Ale Bird Mage to ostatni raz był 3 lata, no nie wiem, 2 lata temu. Poddaję się. No nie, no 6 gier rzędu przejechał. Dobra. Jeżeli będzie szło tak jak idzie, to kończymy Hearthstone na dzisiaj. Bo ja nie mam zamiaru się wkurwiać przez tą spierdoloną grę. Nikt nie umknie przed moim gniewem. Kamikaze LOL, nie próbowałem. I nie spróbuję. To, że cię deck zaorał, to nie jest powód, żeby ktoś nim grał. Mówię z góry. Chłopcy, ja nie potrzebuję takich uwag, naprawdę. Dziękuję za nie bardzo serdecznie. Nie zostawiam prepa. Na ręce startowej bez względu na to, na co gram. Jakie masz zdanie na temat ceny dodatku? W sensie na temat ceny preorderu? Cena preorderu była spoko. W porównaniu do przeszłości. Jest zjadliwe następnego dnia. No tak średnio. Witaj w mojej sieci. Planujesz jakieś poważne lajdowanie mitików? Nie. Super. Bardzo uprzejmie proszę o niespamowanie mi na czacie. Z góry dziękuję. Moja tarcza za arku.
Nie, nie gram w Dead Cells. Kiedyś do testu tego programu, co pokazuje najlepszy film na arenie. No, kiedyś się tam bawiłem. Moja sfora cię dopadnie! Ile jeszcze to będzie trwało? Ile jeszcze to będzie trwało? Okej, Maćko. Jeżeli pozwolisz, nie będę go przeglądał, jakiś przeglądał na bieżąco. Pan Misiek. Poddaję się. Dobra, jeżeli przegram tą grę, to kończymy HS na dzisiaj. To jest nienormalne, żeby kurwa 7 gier z rzędu przegrać. Ja pierdolę. Jezu, co robicie chyba? Może streamuję z Idol Heroes. I co miałbym na tym streamku robić? Weź mi powiedz. Ja nie gram w Clash Royale. Szeregowy, lubię taką muzykę. Oto sprawiedliwość. Jeszcze jeden krok.
grzeczne, miłe raptorki. Nie byle zbroja. Mocna na ile śniąca. Tytutin. The fuck? Oto sprawiedliwość. Ani kroku. A co on to rzucił? Okej, to ma więcej sensu. Blizzard nie podał godziny, a dodatek pewnie wyjdzie o 19. Takie trochę 2 na 10. Oto sprawiedliwość. No co tam, misiaczku? Ciekawego mi pokażesz?
Straszne miłe raptorki. Niechaj przemówi do mnie ból. Aha. Jaki to miało sens? Ale się odjebałeś. No fuck. Ranie kartoflu. Łap piątala na browara. Dziękuję Adamie Maliku za piątala na browara. Chętnie nie przepiję. Co teraz? Polecasz jakąś stronę z wiarygodnymi dekami po dodatku, w sensie taką, która często aktualizuje dane. Nie wiem, Tempo, Storm, Hearthstone, Tablet, PWN. Metastat, HS Replay. Co teraz? To był Adar Malik. A, sorry. Nie pamiętam z dozad jakiej postaci w ogóle. Nie. Wow! Po 7 przegranych grach wygrałem. Niewiarygodne. Moi Ew. Na której stream dzisiaj około? Do tej godziny, do której jest stream od paru miesięcy. Nic się nie zmieniło. Serio. Naprawdę. That is true. I love you. Ale bym se wypił drineczka. A se wypiję drineczka po streameczku. Ha, ha, ha. Tim, tim, tim. Na jakiej klasie masz najwięcej winów? A wiesz, że nie wiem? Kurde, jakoś nie wiem. Nigdy mnie to nie interesowało i nigdy nie spojrzałem. Sorki. Dawno nie było do późnej nocy na streamie. 1:30 to jest aktualna godzina zakończania. Kończenia streamów. Graj. Houston, we have a problem here. I teraz play dev, play dev, play dev, play dev. Preset działa tak, że nie możesz mieć dwóch mana minionów w deku. Ogółem kart.
Jezu. No to teraz Marek to nie był chyba najbardziej przemyślany ruch z swojej strony, nie ma? Co ja chcę zrobić w takiej sytuacji? Czy ja chcę rozbić to jajko? Czy ja nie chcę rozbić tego jajka? No powiedzmy, że nie chcę. No i teraz bym sobie przygarnął sapencję. Ale sobie sapencji nie przygarnę. Dlaczego sobie jej nie przygarniesz, możecie spytać. A odpowiedź jest banalna. Bo jej ma nie mam. Przyjąłbyś ofertę pracy w Blizzardzie? Nie wydaje ci się, że o takich rzeczach decyduje trochę więcej niż sam fakt oferty pracy? Na przykład stanowisko, stawka, zakres obowiązków i 500 innych rzeczy? Chętnie bym pomyślał, jakbym miał kurwa o czym. Nie oszukujmy się, wiemy jaki będzie wynik tej giereczki. Nie ma tu innej opcji niż pierdolix. Co tu robią? Raj. Super, dobra, trefa. Sprytne posunięcie. Poddaję się. Boże jedyny, co jest? Czy naprawdę jak się wyśpię i mam świetny humor, to muszę kurwa na 9 gier przegrać 8? Nie wiesz. No dobra no. Zobaczymy. Jak będzie do dupy, to się skończy. Zaraz wracam. Żelazną ręką sprawiedliwości. Parę lat temu boostowałeś konto do legendy. Podaj stawkę, jaka była wtedy. Mogłeś pytać parę lat temu, teraz to mogę nie pamiętać. Du, 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 du. Du, 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 du.
Powiedzieć, że nie mogę już wyjawnić. A, okej. Okay. Ale nie pamiętam tak czy siak. No clue. Oto sprawiedliwość. Witaj w mojej sieci. Oczywiście, my friend. Może dobrałbym jakieś kreatury, żeby rzucić coś na stół? A może nie będzie trzeba. Nic rzucę na stół. Teraz już tak, strzelałem już. Piotrusiek, powiedz mi jedną rzecz, bo zadajesz czwarte pytanie w ciągu jakichś trzech minut. Co to ma na celu? Bo raczej nie dowiedzenie się, jakie jest odpowiedź na te pytania. Bo na żadną się nie dowiedziałeś, a dalej lecisz. Ziomek, proszę cię, nie bądź atencyjny. Jest mojego brata, ma się jeszcze dobrze? Chyba ta... Chciałbyś mieć w przyszłości własny kupiony, budowany dom? Tak. Chciałbym, to jest nasz następny cel. Z Beatką. Majew kontra Malfurion. Nikt nie umknie przed moim gniewem. A, spróbujemy zrobić tak. Czy my weź dzisiaj może swój dodatek z Witchwood? Nie.
Nie pytałem na fejsie odnośnie dzisiejszego dnia o to. Bardziej o samodzielnej budowie myślisz czy kupnie? Nie myślę. Wiesz, jak będę coś w tym kierunku mógł zrobić, to pomyślę. A póki co myślę, że chciałbym mieć dom. Ale nie badałem rynku, wiesz, czy się bardziej opłaca kupić, czy wybudować, jak to tam wygląda i tak dalej, nie? Do końca jestem przekonany, czy to jakby na 100% było najlepsze, co mogłem zrobić. O, no i mogło być tak, że nie było. Bardziej się po to samemu budować cenę jak do deweloperki, tak gdzie żarty śmiech na sali. No nie wiem, no tak jak mówię, no nie badaliśmy rynku pod tym kątem. Brakuje nam jeszcze parę złotych, więc... A propos fachowców z poleceniami, słabe zdanie, mówiłeś coś sobie polecającej o tym? Chyba nie. Tak mi się wydaje. Ale po prostu po tym remoncie tutaj to kurwa nigdy nie wezmę kogoś, kto mi ktoś poleci. To jest najgorsze, że... Ktoś ci poleci ziomka, który w sumie niczym się nie wyróżnia. Ale nie zrobi tego jakoś super dobrze, tylko i tak to spierdoli, nie? I to jest takie... O kant penica rozbić. Jak dobrze pamiętam, to cena się waha około 250 tysięcy, bo sąsiad sprzedawał. Ale za co 250 tysięcy? Czy ja jedyne co patrzałem? Ja jedyne co patrzałem... Ja dzisiaj chyba kurwa wylewu dostanę przy tej grze, no autentycznie. Ja jedyne co patrzałem do tej pory, jeżeli chodzi o budowanie domu, to jest taka firma, która zajmuje się budowaniem domów z tych kanadyjskich, takich prefabrykowanych. Nie wiem, czy wiecie, o czym mówię. Jak wiecie, to wiecie, a jak nie wiecie, to w sumie was to nie interesuje zapewne. Pan Kwiatek. No myślę. Pan Kwiatek. Zróbmy tak. No, więc ten, patrzałem na ceny właśnie takich domów. No to tak, nie badając rynku i nie patrząc jakie są tam koszta, etc. No to powiem wam, że cena całkiem spoko. Przynajmniej wydawało mi się, że to więcej kosztuje, a tutaj się nawet, mogę powiedzieć, miło zaskoczyłem. Nie, dupie to mam.
tak. Ale jak gadałem ze szwagrem, to mówi, że to i tak dosyć drogo i da się taniej. Więc może się da. Wykończenie kosztuje najwięcej. No właśnie była cena z wykończeniem. No miło, gościu. Tam w scenie było wszystko poza... W scenie było wszystko poza... podłogami. W sensie panelami i tak dalej. I białą instalacją. A no wiecie, zobaczymy, to i tak temat odległy. Raczej nie na ten rok. Nikt nie umknie przed moim gniewem. Chyba nawet nie wiem na który rok. Jaka to była cena? 300 tysięcy. A metrów nie pamiętam, 120 chyba. Robiłem w kuchniach na zamówienie drogich i jakie tam wały idą, to masakra. No, wychodzę z założenia, że wszędzie idą wały. Dobra cena, ale i tak da się taniej. Wiesz, ale nie, ta taniej nie zawsze znaczy lepiej, nie? No ja też mam takie trochę podejście. Hej, miłych snów. Zrobimy sobie tak. Też mam takie trochę podejście, że... Nie szukam, żeby coś było najtaniej, nie? Znaczy jestem fanem oszczędzania, bo na przykład... Beata się ze mnie śmieje, że stałem się dusi groszem i nie chcę w ogóle kasy wydawać. To ma rację. Jestem fanem oszczędzania, ale też nie jestem fanem takiego oszczędzania, że wiesz, kupujesz tam coś tam, czy robisz tam coś tam i robisz to wszystko najtańszym kosztem, jaki się da, bo już nieraz się przejechałem na czymś takim. A że akurat ta firma, o której mówię, raczej jest sprawdzona, bo działa na rynku chyba 20 lat. Plus też kiedyś tam znałem syna właściciela. No to akurat no jestem do niej, powiedzmy, że w miarę przekonany, chociaż jeszcze nic nie czytałem. Pewnie jak coś do czegoś dojdzie, to ten poczytamy. No ale póki co, no powiedzmy, że to jest taki mój pierwszy strzał, nie? No wiadomo, że jak się ten będzie dom budowało, no to się... Kurwa. To się tam poszuka i zrobi rozeznanie, jak to wygląda. Ile biorą firmy i czy te firmy mają jakąś sensowną opinię, renomę. Czy nie, no ale to takie wstępne. Ale mi chodzi o to, że wiesz, trochę w tym siedzę, w końcu jestem elektrykiem, ale to dużo i nie chodzi o najtaniej, ale budując samemu wyjdzie ci taniej, plus deweloper robi straszne wały i kurwiznę. Sobie myślę... Ale wiesz, samemu to sobie nie postawię, nie? Bo sobie nie umiem budować samemu. Znaczy nie wiem, co masz na myśli mówiąc samemu, no bo... Jak samemu? No przecież, chyba nie masz na myśli, żebym sobie sam cegły stawiał. Tak strzelam. Oto sprawiedliwość. Tak strzelam, że nie o to chodzi. To nie wiem w sumie o co chodzi, tak, no bo... To jest tak, jakbym samemu budował. Znaczy, no zlecam to firmie, fakt faktem. No ale to nie jest deweloper, tylko firma, która zajmuje budowaniem domów, nie? Nie wiem, jak można inaczej samemu budować dom.
Powiem ci, co mówią moi rodzice. Jak dom, to najlepiej, żeby najbliższy sąsiad był 50-100 metrów od ciebie. Bo jak się trafi jakiś, to nawet imprezy w ogródku nie będziesz mógł zrobić. To nie wiem. To już w ogóle odległa sprawa. Wykorzystamy tego prepa, jak już możemy. Oj. Nie kupuję gotowy, wiesz. Znaczy, dobra, już wam pokażę. Nie będziemy robić z tego wielkiej tajemnicy chyba. Skoro i tak już o wszystkim pindolę. Tylko muszę znaleźć maila. Domy. Co tu robić? Opla. Że to też nie jest powiedziane, że my chcemy taki, ja po prostu chciałem się dowiedzieć, jakie są ceny, nie? No jest tam jakaś firma, ona sobie buduje domy. No i między innymi ma jakieś projekty na stronie i tak pytałem o ten projekt. Nie przeglądaliśmy tego jakoś dokładnie z Becią. Tylko tak pobieżnie, bo chciałem się zorientować w ogóle w cenach, nie? I sobie wybraliśmy jakiś tam taki. Nie wiem, ile to jest metrów. Powierzchnia zabudowy, powierzchnia domu 110, nie? Coś takiego. Jak już kogoś bardzo interesi. No i wybudowanie tego, tej hawiry w tej firmie pod stan prawie pod klucz z fundamentem. Ale bez podłóg i bez wykończonej łazienki. A to sorry, jeszcze łazienki nie ma. No to jak się dowiadywałem, znaczy jak się gościa pytałem, to 300 tysięcy, nie? Plus tam fundamenty, ileś tam, tyle, nie? I to działa na tej zasadzie, że my sobie kupujemy działkę, no i oni się tam budują na tej działce, nie? Ale to nie jest tak, że to jest deweloper. Jacek średni. Ale wiesz, że to nie tylko dom, ale jeszcze działkę musisz kupić. Naprawdę? Kurde, myślałem, że mi dadzą. Aha! No dobrze. To teraz już wiem, że jeszcze muszę kupić działkę. Dzięki Esgard za informację. Co ja bym bez ciebie zrobił? Ojejku, ojejku. Chyba koledze chodziło o to, że jak już bierzesz firmę taką, to sam kupujesz materiały, a oni tylko mówią: o nie, ja się w coś takiego nie będę bawił. Nie, bo to, wiesz, jest straszne... Ja wolę naprawdę zapłacić więcej, być może nawet przepłacić, ale żeby oni mi to zrobili od A do Z, żebym się z tym nie musiał pierdolić. Bo jak wiesz, ja mam przeżywać to samo, co z remontem mieszkania, no bo dziękuję. Dolić do tego osobne dwa garaże i wykończenie podwórka. Naprawdę? To oni mi nie wykończą podwórka? Ojejku, co ja zrobię? Ludzie, ja nie jestem idiotą. Naprawdę, ja wiem, ja rozumiem. Nie zachowuję się często i nie wyglądam może na najbystrzejszego. Ale nie musicie kurwa do mnie pisać, jakbym się urodził wczoraj. Naprawdę, goście. Oj, tam od razu ośmieszył, że się żartuje, no już. Trochę dystansu, chłopcze, miej. Śmieją się z ciebie. Trochę dystansu, chłopcze, miej. Ja nie jestem człowiek ironia. To bez mądrzenia się 300 tysięcy to całkiem normalna cena. No to spoko. Ale to jak nie mam, wiesz, dużo i się jeszcze co do wielu rzeczy zorientujesz. Tak, wiesz, no ja chcę wybudować dom w przyszłości, to jednak nie znaczy, że go buduję w tym momencie, nie? Tak, tą cenę... Bo chciałem tą cenę poznać po prostu, żeby się zorientować, nie? I ile hajsu muszę mieć, żeby zacząć o tym myśleć. I w sumie tylko dlatego się pytałem, nie? No tak to ja nic nie wiem odnośnie tam budowania domów i tym podobnych rzeczy.
A i dopiero jak przyjdzie to do czego, no to się tam zorientuje, czy taki, taka metoda domów, budowania domów jest najlepsza, czy taka, czy jakaś inna. Tak sobie myślę. Ale zrobienie. Ale zrobienie domu o powierzchni około 100 metrów kwadratowych w stanie takim do mieszkania prawie 450 tysięcy. No coś tam piracy drzwi tak wychodzi, nie? Wino. Potrzebujesz klucza? Tak, gram Idle Heroes. Serwer 349 czy 359 czy coś tam. O, trochę się wystawiam, ale nie będzie. Teraz już do usług. Wiem, że nie jestem, ale to jest kupę kasy. Generalnie według mnie taniej jest kupić gotowe, chyba że masz drogą działkę. Znaczy wiesz, na pewno też weźmiemy gotowe domy pod uwagę. No tylko tak jak kolega pisał od dewelopera, no to płacisz kuwa jeszcze 50% temu deweloperowi, no to się tak średnio opyla, nie? Ale pewnie poprzeglądamy chociażby takie, co są tam na Allegro czy na czymś. Ale co ktoś sobie wybudował i przerwał, bo nie wiem, floty mu brakło czy cokolwiek innego. Już tam nie będziemy wnikać w takie szczegóły. Oto sprawiedliwość atakowała. A to, że wykończenie ogródka to kupa kasy, to wiem, ale wiesz, no ja wychodzę z prostego założenia, że możesz wybudować dom, urządzić się w tym domu, a później stopniowo jak będzie flota, wiesz, robić kwiatki, te krzaki, płoty i tym podobne rzeczy, nie? No przecież nie musisz wszystkiego zrobić od razu. I Mareku nagram. Niechaj przemówi do mnie ból. Holendy kupujesz dom, a działka każda jest państwo. Faktycznie? Ciekawe. Nie miałem pojęcia. Ile ty masz kart? Za mało, żeby się przepalić. Dobra, no. Weź no, zapodaj tą obszarówkę, stary, bo mam za dużo stołu. Tysiąc o wykończeniu działki miałem na myśli koszta, które zazwyczaj przy kupowaniu gotowego domu się pomija. A czemu się pomija? Chciałem... Nie, w okolicach tego gdzie mieszkam. Dziękuję Patryku za 333 bitce. Rozumiem, że to pierwsza dorzutka do domu. Jeszcze trochę i będzie na chatę. Bo gdybyś to wszystko zliczył, wychodziłyby ceny kosmiczne. Okej. Sprawiedliwość.
Marzył mi się jeszcze ten pająk. Nie no, od dewelopera to ja nie myślałem Darkson w ogóle, żeby kupować. Spokojnie. No chociaż tak w sumie z ciekawości teraz mogę zobaczyć, co w Częstochowie można kupić ciekawego. Oto dom. Od dewelopera. Mieszkania, domy na sprzedaż, Częstochowa. Cena, więcej opcji, rynek pierwotny, wyszukaj. Dom nad zalewem w blachowni. Nie chcę blachowni. Może być. Bractwo przekrywa wszystko. Częstochowa 640 tysięcy. Szeregówka 600 tysięcy. 82 metry kwadratowe 250 tysięcy. O, a, to blachownia znowu. Szeregówka, stan deweloperski, grabówka. No widzę, że tu pienić domów na krzyż. 131 metrów, 440 tysięcy. Takie by mi pasowało. Aha, to jest bliźniak z tego co widzę. O, tutaj jest. 405 metrów, 1 100 000. Co to kurwa jest? Mini rezydencja czy hotel? O panie, co? To kogoś tu poniosło chyba trochę mocno. Mogę se sapa dobrać. Ile? Raz, dwa, trzy, cztery. Dwa pająki. Jedna szósta na sapa. Dobra. Siadło ci to gościu. Dobra, nie wiem po co na to patrzę, w sumie to nawet mi się nie chce tych domów oglądać. Szczerze powiedziawszy. A, patrzymy. Z deweloperką jest tak, że oni tam prosty jak mogą. No właśnie, też tak myślałem i też się tego trochę bałem. Chyba, tak mi się coś w głowie świta. Dobra chłopaki, ale zróbmy tak. Z racji tego, że w tym roku... A nawet nie w tym, tylko w przyszłym planuję co najwyżej zmienić samochód, a dom wybuduję, może jak się uda w 2022. To skończmy ten temat, bo nie ma sensu go ciągnąć. Co tu robić? Aha. Ja bym tak tego Leroyka dobrał. Jakie Audi polecam BMW X5? Dzięki ziom. Zaproszę ciebie do siebie na tydzień. Zaproszę ciebie do siebie na wakacje na tydzień. Dam pokój i wyżywienie za darmo. Za małą reklamę mojego pensjonatu. Deal. Jasne, spoko. Pisz na maila. Jasne, spoko. Pisz na maila. Mroźny wiatr w północnej grani pochłonie wasze dusze. Aha.
Hopla,